Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 31. sesji Rady Gminy Wierzbica. Pytam Państwa radnych, pana Wójta Zdzisława Wojasa, pana radnych, Irenę Stądowską, pan Państwa sołtysów i posłowych obecne na dzisiejszej sesji. Proponuję następujący porządek, ale zanim przedstawię kolejność, powiem, że wniosek pana wójta jest propozycja, aby punkt 8 przestawić na punkt po punkcie 3, ponieważ chcę wcześniej opuścić obrady. Dlatego przedstawię porządek po tej propozycji zmiany. Jako punkt pierwszy przyjęcie punktu 30 sesji Rady Gminy. 2. Wnioski, interpelacje radnych. 3. Odpowiedzi wójta gminy na złożone interpelacje. 4. Informacje działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Następnie uchwalenie budżetu gminy na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2017-2026. Następnie uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5. W publicznych przedszkolach publicznych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Wierzbica oraz warunków zwalniania z tych opłat. 6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika GOPS podpisany przez wiceprzewodniczącego Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady na 2017 rok. Informacje przewodniczącego Rady. Czy są propozycje zmian bądź uzupełnień porządku? Jeżeli nie ma, rozumiem, że porządek został przyjęty przez... Nie, nie dzisiaj. Przez aklamację. Przechodzimy do punktu pierwszego. Czy są jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy? Jeżeli nie ma, przechodzimy do drugiego. Wnioski i interpelacje radnych. Proszę bardzo, otwieram ten punkt jako pierwsza. Proszę o głos pani radna Grzyb. Proszę bardzo. Chciałam zapytać, ja mam wywołałam moją wniosek, tylko pan będzie wtedy pozostawiony. To jeżeli mogę, bo to taka sprawa dotycząca nas kulis, jeżeli mogę na bieżąco wyjaśnić. To jest projekt uchwały, który podejmiemy na najbliższej sesji, jak będzie nam się wszystko zgadzało. Oczywiście, żebyście Państwo w terenie po prostu rozmawiając, chodzi o Rudę Wielką. Gdyby ktoś z radnych chciał zapoznać się z tym, jak te uliczki będą się nazywały, to mam odbite te dokumenty, tylko nie rozdaję, żeby to, jak będzie wszystko się zgadzało, no to na następnej sesji będzie dla wszystkich radnych rozdane. Jeszcze chciałam zapytać, ta ulica tutaj jest leśna w kierunku Olejska, to jest, bo tutaj pani Agudaj mi powiedziała, że to jest pół drogi Tomaszowa, pół... Chodzi o to, że jest w innym obrębie geodezyjnym, tak jak ja z panią Bogoszałek, i tam nazwy ulicy nie można prowadzić, bo to nie jest, nie dotyczy to nas na tych, że tak powiem, do końca. Musielibyśmy występować do powiatu o jakieś tam wprowadzenie tej nazwy, ale to już mówię, to jest to, o czym możemy porozmawiać w kuluarach i pani Bogoszałek wyjaśni, dlaczego tej ulicy nie można tam wprowadzić. Ale to mówię, to już w kuluarach, żeby tutaj nie przeciągać zbytnio, to jest już ten szczegół, który pani Ogoszałek wytłumaczy, spotkamy się i porozmawiamy wszystko, 3-4 osoby, a na sesjach zajdzie potrzeba, wyjaśnimy wszystkim, dobrze? Także myślę, że ta część Rudy Wielkiej, gdzie Tomasz sąsiadujący z Tomaszowem w stronę Siorońska, to spokojnie wyjaśnimy to z panią Ogoszałek i z radnymi wszystkimi. Najpierw z trójką radnych, jak zajdzie potrzeba, to i na sesję. Radna Dożarek, proszę. Panie wójcie, co dalej z tym przedszkolem w Polanach? Czy to już zostało dobrane, znaczy było jakieś otwarcie? Jak to dalej się informacja? Nie. Od razu odpowiem, czy później? No to już później, bo tylko się... Proszę bardzo, kto jeszcze? Wyjaśnić co.
radny Szyszka. Mariuszu, proszę. Panie wójcie, ja chciałem się dowiedzieć, jaki był koszt faktyczny podłączenia tego światła ulicznego koło Państwa Baru? Czy jeszcze ktoś? Radny Czarnecki, proszę. Pytanie odnośnie chodnika na przebudowie drogi na Wierzchnica Polania. Jakie są etapy? Prosiłbym o wyjaśnienie w szerszym gronie. Na jakim etapie to wszystko teraz jest? I co Pan Wójt planuje zrobić w związku z tą sprawą? No i takie pytanie drugie, boczne powiedzmy. Mieszkaniec gminy skarżył się, że nie chciał Pan podpisać protokołu ze spotkania, na którym było część radnych. Pytanie w związku z tym, dlaczego? Następne pytanie. Pytałem już chyba na dwie sesje wstecz. Ile wyniósł remont pomieszczeń, które zajmuje teraz GOPS? Nie dostałem odpowiedzi. I jakie są teraz koszty utrzymania lokalów po byłym GOPS-ie, czyli w bloku numer 27? I co, też prosimy o informację w szerszym gronie, co po tych przetargach na wynajętych pomieszczeń. I prosiłbym o uzasadnienie ekonomiczne, bo jak była mowa o przenosinach tego GOPS-u, to Pan mówi, że to jest czysta ekonomia. Chciałbym uzasadnienie ekonomiczne do tego. Na razie dziękuję. Radny Ogorzałek, kolejność. Panie Wójcie, nawiązując do pytania kolegi radnego, głównie chodzi mi o to mieszkanie. Będę się powtarzał, Państwa Rutkowski, bo wiem, że dostępne są do sprzedania, są jakieś mieszkania gminne tutaj chodziło. Czy możemy zrobić jednak coś w tym kierunku, żeby to rozwiązać? Ja wiem, że to się wiąże z jakimiś kosztami, ale wykorzystując tą sytuację... Złam? Znaczy Rutkowskich, znaczy chodzi o Państwa Rutkowskich, dokładnie co mieszkają na tym narożnym mieszkaniu, a mieszkania tutaj to dokładnie nie wie, tylko czy może gmina cały czas zrobić coś w tym kierunku, rozwiązać ten problem przed planowaną inwestycją, bo ja nie wiem do końca, czy ona dojdzie do skutku, ale czy można coś zrobić w tym kierunku. Radna Grzyb, proszę. Ramno jest bardzo ślisko i chciałabym po prostu... Teraz było bardzo ślisko, przeważnie rano. Chciałabym prosić o po prostu montowanie bariery. Tam wyjeżdża się z przejazdu na drugą stronę, tam jest bardzo wysoka skarpa. I w drugim miejscu, tam ten Marcin, no bo zapominam jego wolę, już nazywam. Tam jak się na wolę jedzie, i jest taki zakręt. I tam też jest samochód się wiercieli, po prostu tak powiem. I uderzył tam w kamień jakiś, tam bardzo jest nisko. Prosiła, żeby tam jak coś zobaczyć, zamontować coś, jakieś bagierkę albo coś. To jest tam bardzo niebezpieczne. Czy jeszcze ktoś ma wnioski lub zapytania? Jeżeli nie ma, to proszę Pana Wójta o udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie. Może zacznę od Pani Radnej, ponieważ zapisałem, Pani Radna wniosła. Na pierwsze pytanie już wyjaśniłem o tych nazwach. Teraz ślisko, szczególnie rano i montaż bariery w konkretnych miejscach. Pani Radna, no jeżeli moglibyśmy, żeby pracownik od razu wiedział, w którym to byśmy wypowiedzieli się na ten temat, czy te barierki, ewentualnie jaki jest ich koszt, czy one nam są potrzebne, czy nie. Bo jak modernizowano jakąś drogę, to tam, gdzie były barierki, powinny być one zrobione. Dlaczego nie zrobiono? Nie wiem. Myśmy zabiegali często o te barierki. Ale ja mówię, nie wiem, dlaczego tych barierek nie zrobiono, jeżeli one są nam potrzebne.
Czy możemy się tak umówić, że z pracownikiem nawet w czasie tej przerwy, bo ja myślę, że do pierwszej przerwy na pewno będę, to byśmy poszli i później ustalili sobie, gdzie co jest. Panie Wójcie, mogę troszkę się wtrącić, bo to jest koło mnie akurat ten zakres. Tak? To jest tam, że nie wiem, czy tam tej barierki będziemy mogli włączyć, bo to jest po prostu wąska droga i po prostu nie ma miejsca na barierkę. Na strony kolejowej. Ja wiem, od strony kolejowej. Dlatego mówię, że będziemy musieli chyba wystąpić do kolei, czy na udzielę po prostu dalej. To załatwimy, a, bo będziemy wiedzieć co i jak i dlaczego ewentualnie tego nie ma, albo może być, albo nie może. Dobrze? No, czyli to jest na następną, w czasie przerwy ustalimy gdzie na tych. Panie radny, co dalej z przedszkolem? Przedszkole zostało odebrane przez Straż Pożarną. W tej chwili musi odebrać sanepid. Procedury, te, które tam się odbywały, przeminęły terminy i trzeba od nowa czekać w jakiejś kolejce, żeby ten sanepid przyjechał do tego. Jak odbierze, szkole przenosimy. Wydawało mi się, że uda się to wcześniej. Nie udało się. No ale to gdzie pan powiedział, że procedury minęły, teraz właśnie to zastanawiam. No tak, ale jeżeli jedna służba nie odebrała, to po prostu w tym momencie co ty można zrobić? No ale rozumiem pana, no, ale pan ostatnio na ostatniej sesji powiedział, tak, że 3 stycznia. Że 3 stycznia, ja bo uważałem, że między feriami nie uda mi się to zrobić. Okazuje się, że straż przyjechała 5 stycznia, bo wtedy dopiero był termin wolny. Czyli na ostatniej stopie stoi tylko sanepid i wszystko już... W tej chwili jest tylko sanepid, bo służba, najważniejsza służba, która zawsze najwięcej ma ale, to jest straż pożarna. W tej chwili zostało odebrane przez straż, spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa dzieci przebywających w przedszkolu w Polanach. A czy... I wie pan, może to by było, przepraszam, bo tak, może to by było i szybciej. Tylko ponieważ nie chcemy przenieść urządzenia, które są, te umywarki, zmywarki z tego starego przedszkola, bo one są w miarę nowej szafki, chcemy przenieść do tego przedszkola, więc żeby się to nie kolidowało z wyżywieniem dzieci, musimy po prostu poczekać na odpowiedni moment. Poza tym trzeba wiedzieć jeszcze jedną rzecz. Firma, która robiła remont, ona już zeszła de facto. Była przygotowana i obiecywała wszystko, że zrobi, zanim miała zapłacone. W tej chwili trzeba z firmą, że ona będzie miała czas, żeby te rzeczy przenieść, bo oczywiście to nie jest, to z jednej strony to coś, to tam wydaje się jedna szafka czy dwie szafki ze zlewami zamontować. Wszystko jest przygotowane, tylko trzeba to przenieść i przenieść wszystkie rzeczy. Natomiast sanepid musi w tym czasie jednocześnie odebrać. Umówiliśmy się tak, że pani dyrektor, ponieważ wczoraj jej nie było, ale sanepid, to mamy już protokół odbioru, bo to też jeszcze protokół sam to jeszcze trwał. W tej chwili przychodzą pani dyrektor, nie wiem, pod koniec ubiegłego tygodnia, bo tam jeszcze brakowało jakiejś książki tej ewakuacji przedszkola. Była uzupełniana, więc jest już ten komplet. Protokół jest chyba już odebrany, a jeżeli nie, to czeka na straży w Radomiu, w Państwówce. I w tym momencie jest jedna rzecz. Kiedy będzie możliwe przeniesienie, kiedy będzie pani dyrektor mogła przenieść te zlewy? Ustalimy sobie termin, zgłaszamy tak, żeby po prostu sanepid przyjechał, kiedy te zlewy w jednym dniu będą przeniesione i sanepid przyjedzie ode mnie. Żeby dzieci po prostu nie miały przerwy albo nie czekać na sanepid 2 tygodnie i byłyby dzieci niedożywiane. Powiem panu tak, z tego co wiem, to zostali poproszeni rodzice o przewóz właśnie tych materiałów, tych szafek. Ja nie wiem tam, jak było dogadane z tą firmą, co robi Galemo, ale wiadomo, logicznie spojrzeć na tę sprawę, że taka firma, co wykonuje remont, do momentu zapłacenia, zakończenia, ona odejdzie i później jest ciężko ją zawrócić, czy wrócić, żeby wróciła na to miejsce i to kończyć. To jest, no nie wiem. Ale to w umowie można zapisać coś. Ale szanowni państwo, znaczy można, nie można. No bądźmy, ja się zajmuję też budowlanką i tu i tam pracuję i to jest ciężko. Dobrze, ale wie pan, ale po to też między innymi na przykład, żeby firmy lokalne, akurat to lokalny przedsiębiorca, że myślę, że akurat, no myślę, że wszystkim nam zależy na dobrej współpracy. Zależy mi na tym, żeby to
to ta inwestycja została zakończona, aczkolwiek były tam przeszkody, bo nie chcę wracać już do jakiejś tam finansowej, bo ta inwestycja i tak przekroczyła, nie była planowana, że przekroczy aż po tyle, bo budżet pierwszy był wyszacowany na 56 tysięcy czy na 60. Później wychodzi w trakcie, że straż, chodzi o te przepisy przeciwpożarowe, wyliczyła, wniosła do poprawek, do podpisania, chodzi o te przepisy. Wyniosły koszty poprawienia tego projektu około 30 tysięcy czy 30 parę. Dodatkowy koszt ponad to, co planowany był. I dlatego dążę do tego, żeby po prostu to zakończyć, tak żeby było już... Żeby było no i wszyscy zmierzamy, panie dyrektorze, wszyscy zmierzamy do tego, tak jeszcze raz powtarzam, z panią dyrektor, kiedy by to przenosiny można było, bo to rodzicom różnie będzie pasowało. Myślę, że zgranie z tą firmą i ewentualnie kiedy Sanepid może przyjechać. I naprawdę dla mnie to jest kwestia weekendu i to można zrobić, jeżeli będzie. A myślę, że są też bardzo zależne, bo z tego co wiem i co rozmawiałem i dochodzą do mnie sygnały, to rodzice bardzo oczekują na przeniesienie. Zrobimy to możliwie w najszybszym terminie. Panie Wójcie, jeszcze następna sprawa, nie chcę się upominać, powtarzać co sesja, bo z tego co pamiętamy wszyscy, było ze mną kilku radnych na takiej komisji objezdnej i zawsze tam powtarzamy na każdej komisji, że jednak brakuje tam parę złotych, żeby dokończyć, bo te sale, które zostaną wykorzystane teraz pod to, ale niech się pan, nie wiem, nie denerwuje, czy spogląda gdzieś, z racji, że tego, ale że się powtarza. Panie radny, do pana mówi, ja pana słucham. Nie wiem, no dobrze, co pan ale chodzi o to, że widzieliśmy wszyscy, że brakuje te parę złotych, dosłownie, bo to jest inwestycja już prawie dokończona. Poprawić, odświeżyć tą salę, co kiedyś była zrobiona przez rodziców, przez fundusze z rodziców, żeby ją odnowić, odświeżyć, bo było kilku radnych ze mną, widzieli to. No tam jest kilka kolorów, mówiliśmy. No. Nie, panie radny, te kilka kolorów, jeżeli mogę, te kilka kolorów to jest specjalnie, żeby tą salę ożywić. To nie specjalnie, bo to są ciemne kolory stare. O której sali mówimy, bo ja wiem, że jedna sala kolorowa, panie radny, jest kilka kolorów. Szanowni państwo, prosiłbym, żeby jedna osoba mówiła, nie kilka na raz, także ten pan mówił, a później będą jeszcze głosy. Proszę bardzo. No może w ten sposób byśmy to zrobili, bo... Te kilka kolorów, jedna sala jest specjalnie na kilka kolorów, nie dlatego, że brakowało farby, tylko żeby ożywić. Jedna sala jest rzeczywiście, no, czysta sala, może widać jej ślady, ale jest czysta sala, która nie została odmalowana od ręki i która no, w tej chwili już tam myślę, że ona, ale nie jest tak brudna, żeby nie wiem, z jednej strony pan mówi, że pan, że to dużo już pochłonęło pieniędzy, a z drugiej strony jeszcze te parę złotych, nie? Czyli myślę, że ta sala, jeżeli się wprowadzi, jeżeli ja mogę skończyć na to, że jeżeli tą salę wprowadzi się tam mebelki, jeżeli się ją umebluje, to ta sala spełni swoje wymagania. Ale widzi pan teraz, panie wójcie, ja nie mogę skończyć, proszę pozwolić, skończyć się później. Jest tam jeszcze sprawa światła, gdzie cztery lampy nie świecą, już znamy przyczynę i trzeba to światło naprawić. Więc w tej sali, właśnie w tej takiej, która nie została do końca odmalowana. Ale przecież ona malowana była dwa lata temu, tak na dobrą sprawę, bo tyle, tak mniej więcej, jak pamiętam, to nie jest zniszczona sala. No, ja wiem, że najlepiej by było, żeby wszystko pomalować, wszystko odnowić i wszystko zrobić tak. A szanowna, ale przepraszam bardzo, czy tam nie będzie malowane na przykład, czy nie można tej sali pomalować przy okazji, bo będzie jedna z inna sala malowana? Czy naprawdę tam jest brudno na tych? Panie wójcie, szczerze, nie pasuje to do odbioru nowego przedszkola. A teraz ja powiem, co mi zawsze leżało na sercu. Ja nigdy się nie wypowiadałem w tym kierunku. Inwestycja kotłownia w Polanach.
Ja zawsze powtarzałem, ja się cieszyłem, szanowałem to, że to zostało dokonane, ale powiem panu tak, leżało mi to na sercu, bo każdy z radnych pamięta, jak ja mówiłem, zwracałem uwagę, panie wójcie, zróbmy dwa piece na jego groszek, nie pakujmy się w jakieś koszty. Nie chciano wysłuchać tych próśb. Została zrobiona kotłownia, sam pan wójt wie, za 170 tysięcy. Remont w środku, z własnych środków, bo kredyt z ochrony środowiska, z Funduszu Ochrony Środowiska nie przeszedł. Zostało wykorzystane tyle pieniędzy, co można było zrobić firma. Byłem z sołtysem, byłem tam z jeszcze jednym panem. Firma wyceniła remont, demontaż, zamontowanie dwóch pieców firmy SAS na jego groszek za 60 tysięcy faktura z VAT-em. Zostało to odsunięte, olane, wprowadzone dwa piece na pelet. Powtarzałem, ten budynek nie jest przystosowany na to ogrzewanie, bo pan sam dąży teraz, że tyle i każdy i wielu z radnych, że tyle zostało wpompowane w polany. W polany nie było pakowane pieniędzy żadnych przez dłuższy okres, już nie wracając. No ale dobrze, doszło do tej inwestycji, zainwestowane 170 tysięcy. Można było włożyć tylko pieniążki w te piece dwa na jego groszek. Jednak nikt nie chciał słuchać, zostało zrobione. Teraz nie wiem, czy wszyscy sobie zdają sprawę, że te piece były na pelet, żeby zaoszczędzić, chodziło głównie o ekologię, pozyskanie funduszów. Nie stało się tak. Te piece po miesiącu czasu zostały zmienione, przerobione na eko groszek. No to po co patrzymy? No to właśnie o to chodzi, bo każdy podkreśla, że tyle polany. Panie wójcie, te pieniądze, co można było zaszczędzić, bo ja się nie wypowiadałem, ale pan teraz, pan żałował 10 tysięcy, żeby dołożyć do przedszkola, do inwestycji wspólnej naszej, żeby dołożyć, przełożyć, zaoszczędzić. Oto jest moje teraz pytanie, dlaczego tak się stało, skoro te piece zostały przerobione i teraz używamy jako groszku. To tak się robi? Tak się robi, a dzieci korzystają z łazienek na górze. Proszę, panie wójcie, ale rynny tam, był pan widział dokładnie komin, czy ja mam zdjęcia pokazać, tam komin się pali. Ja nie chcę po prostu być złośliwy, ale o 10 tysięcy, ja chodzę do pana już 3 miesiące, radna Gosia Piskosz chodzi tak samo, zakończmy tą inwestycję, bo pani dyrektor panu nie powie, że nie mam, że tego, ona musi coś zrobić, bo pan jest głównym szefem. No Boże, kochany. No. Przepraszam, czego pani dyrektor nie ma? Bo pan do zakończenia inwestycji, ale niech pan teraz upomnie nad tą inwestycją, czy to była trafna inwestycja, o to mi chodzi, panie wójcie. Ja nie jestem gospodarzem. O przedszkolu, czy w tej chwili o kotłowni? O kotłowni i o przedszkolu, bo dążę do tego, że... Pani, czy mogę na chwilę? Przed kotłowni.